Heja, ty Michał Games 1, tak? Trzeci odcinek dzisiaj, chociaż poprzednie dwa były wczoraj nagrywane, czy tam w niedzielę, nie wiem. No już, ja całkiem się pogubiłem chyba. Nie wiem, zapomniałem jaki to dzisiaj jest. A, dzisiaj wtorek, już mi się przypomniało, a więc dzisiaj dostaniecie te dwa odcinki, a nie w poniedziałek. Ale dobra, mamy tutaj ogólnie paczkę Trading Card Game, która mnie kosztowała 39,99. A więc dobrze. Tutaj, jak możecie zobaczyć, po całym opakowaniu masarna paczka. Ale oczywiście nie odwiedzę. No, żeby nie było. Po prostu ja wam tak powiem. A więc dobrze. Tutaj widzimy no ogólnie limitowaną kartę pierwszą i limitowaną kartę drugą. Pierwsza to jest Lloyd w otchłani, druga to jest Legacy Garmadon. A więc w sumie fajnie. Dobrze, widzimy tutaj też wielką kartę Kai Moc Wody. Bo w sumie on ma moc ognia, ale jest otoczony wodą, a więc w sumie taki zderzy jego moc się nigdzie nie przyda. Dobra, ale mamy oczywiście taką małą paczkę Trading Card Game. No właśnie, taką małą paczuszkę. No powiem, że to jest po prostu że to są po prostu zapakowane karty. Jeszcze drugą sobie otworzymy, bo mam drugą przygotowaną osobną. Osobnie sobie kupiłem, a raczej na odcinek kupiłem, no. Ale rzucam. Nie udało się. Jeszcze raz. Ogólnie, zanim wam pokażę, co ogólnie udało się zebrać naszych kart. Już widzicie, że tutaj jest Epicki Zane. Tak? A więc powiem wam tylko, że drugą paczkę oczywiście kupiłem, to już mówiłem. Ale ja się dzisiaj tak śpieszę tylko dlatego, bo chcę mieć już to wszystko za sobą, tak jak ten wąż. Po prostu chcę dzisiaj to nagrać i mieć ze sobą to wszystkie rzeczy. A więc nie ja jako smok wody, a więc ona jest ogólnie tutaj dla mnie powtórką, ale w sumie fajnie. Nawet fajnie ta karta wygląda. Bentomar. A więc w sumie fajnie. Gra w bingo. Możecie sobie przeczytać jak chcecie. Dobrze, a więc tyle czasu na czytanie myślę, że starczy. Oślepienie. Oczywiście możecie to sobie teraz przeczytać, ale już chyba każdy przeczytał. Jest taki ładny plakat z tyłu spis kart. No właśnie. Tutaj będę trzymać karty. Ojeju, jak mi się tamto skończy, bo mam jeszcze jeden album. No mam. A więc jak tamten album mi się skończy, no to ogólnie ten będę używał. Tutaj są plansze do gry. Czekajcie, ja to rozłożę, żebyście mogli to zobaczyć. Czekajcie. Dobrze, a więc mam miejsce na pojazdy, na talię i na zużyte karty. Po drugiej stronie tak samo. Oczywiście po tej stronie jest Vodzira, a po drugiej nasz ulubiony Kol. Cool. Nie no, ja tylko sobie żartuję. Ale też jest druga strona, na której jest Spinjitzu Jay, Spinjitzu Lloyd i Spinjitzu Kai. A po drugiej stronie jest ten. Jak on się nazywał? Nie czemu, tylko jakoś inaczej się nazywał, ale dobra. Nie wiem jak się nazywa, na pewno jest duchem. Tutaj jest oczywiście szkielet. Tutaj jest oczywiście szkielet. O kurczę, tego nie zobaczycie. A więc muszę całkowicie to odwrócić. Tutaj jest nasz Akronix, czy tam Krux, nie wiem, już nie pamiętam. Garmadon, oczywiście ten szkielet, nie pamiętam jak się nazywał oryginalnie, bo każdy szkielet jest podobny. No, a więc przechodzimy dalej.
Dobrze, ale oczywiście jeszcze mamy jedną paczkę kart. Ja to zrobię bardzo powoli, tylko... Dobrze, a więc mamy Call of Acti Legacy, Call of Otchłani, duet z Otchłani Jay i Nia. O, tutaj odwrócona karta. Oczywiście jest ten. Oczywiście jest karta Buzli. O. No i oczywiście jest tutaj Hamuj. No kurczę, to jest śmieszne. Kurczę, wyłaz się obrazie. O. I możecie sobie teraz tutaj poczytać to. Przepraszam zbyt jasno. O, teraz powinno być dobrze. No, i ogólnie chyba już pokazywałem ten album, on jeszcze jest zapakowany, ale potem będzie odpakowany, teraz mi się tego nie chce robić. No, a więc lecimy na podsumowanie. Jeżeli ktoś nie wiedział, o co chodzi z tym, że lecimy na podsumowanie, no to chodzi tutaj, wody, że Nia smak wody, no rozumiecie. Chyba każdy powinien to zrozumieć. Dobrze, a więc my mamy tutaj oczywiście no dwa takie plakaty, powiedzmy. Tutaj jest pierwsza strona plakatu. Tutaj jest ogólnie cały taki rozkładany plakat. Ja wam nie będę tylko rozkładać. Ale tutaj jest cały spis wszystkiego. No prawie wszystkiego. Bo ja nie znam tych wszystkich kart. Wiele nowych się pojawiło. A to był Mistrz Yang. Wiedziałem, że pamiętam, ale nie wiedziałem, jak się nazywał przez chwilę. Oczywiście tutaj mamy pozostały spis kart. Na wyłączcie obrazie. O. No, no i karty platynowe. Tak. Wyjątkowo rzadkie karty platynowe. Jest ich tylko cztery. Platynowy Lloyd, platynowy Kai, platynowy Jay, platynowy Cole. I to są najsilniejsze z kart. Jakby ktoś nie zauważył. Dobrze, a więc jeszcze wam powiem, że dostaliśmy tutaj taki wielki album. Pewnie też, tak jak mój poprzedni album, na 400 kart. Chyba ja coś powinienem ten film ogólnie jest na prywatnym, no może nie w 100%. Na pewno coś będę musiał powycinać z tego filmu, tyle powiem. Bo parę rzeczy jest do wycięcia. Oczywiście karta Hamuj, co jest śmieszne. Pozostałe takie o karty. No i oczywiście karta Ni. Rozumiecie. Ale trzymajcie się mocno i pa. Lecimy.